Siemanko wszystkim, witam was na kanale Workout Athlete. Kolejny blok treningowy, wiem, że lubicie. Tym bardziej, że sytuacja jest ciekawa, ponieważ przygotowuję się do zawodów w Belgii. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, odsyłam do mojego poprzedniego vloga. Pozostało około 3-3,5 tygodnia przygotowań do startu, więc już streszczam, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich 3 tygodni, czyli od momentu poprzedniego vloga. Więc tak, pierwsze 2 tygodnie, tak jak mówiłem ostatnio, miałem dużo mniejszą intensywność, krótsze przerwy, nabijałem sobie troszeczkę większą objętość, więc robiłem jakieś tam pompki w steadle planchu, jakieś tam grubsze gumy wchodziły, to widzieliście ostatnio. Teraz intensywność ćwiczeń jest znacznie większa, przerwy są krótsze, do tego jeszcze dochodzi dynamika, do której zacząłem sobie wracać. Nie ma spadków, mimo że miałem ponad 2 miesiące przerwy, która była spowodowana kontuzją. Całe szczęście teraz jest wszystko ok. Można działać, jakieś tam rewelacji pewnie na samą Belgię nie ogarnę, ale chodzi o to, żeby to co było pewnie weszło. No i żeby to tak mnie nie zmęczyło, żebym mógł później robić statykę. Ale raczej zakładam, że drążek będę odpalał w drugiej rundzie. Raczej stawiamy na mocne poręcze plus później wiecie taka basic dynama, jak to w moim stylu w sumie. No i co? Dobra, nie będę tego dłużej przeciągał. Piję kawusie, zapraszam was na stronę internetową Workout Athlete, gdzie znajdziecie takie oto właśnie zajebiste koszuleczki. No i co, zmykam na salę. Dobra moi drodzy, jest kawka, także zaraz można zmykać na trening, ale pominąłem jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, ponieważ przygotowanie do zawodów to nie sam trening. Tutaj mam suplementy, czyli kreatynę i cytrulinę. Teraz przed tym okresem startowym stwierdziłem, trzeba zmaksymalizować efekty, więc się pilnuję regularnie, sobie taką suplementację stosuję. Oprócz tego białko, no ale to też w sumie ciężko traktować jako jakiś poważny suplement. To bardziej, żeby pomóc mi wyrobić makroskładniki w ciągu dnia, ponieważ aktualnie jestem na delikatnej redukcji, delikatnej, bo nie jest ona jakoś bardzo intensywna, z 67 kg zszedłem na 64, no i w zasadzie chyba już wystarczy, może na 63 przed samymi zawodami sobie zejdę, ale nie ma tutaj też co szaleć, żeby też nie tracić po prostu tego, co udało mi się fajnie zbudować. No ale co, jednak nie będę się wygłupiał, no z 67 kg to tam nie miałbym co robić za bardzo. No i właśnie dlatego stąd delikatna redukcja i faktycznie na elementach czuję, że fajnie się to już przełożyło, a co będzie za 3 tygodnie, no jestem bardzo pozytywnej myśli. Dobra, lecimy na trening. Jestem już na go jumpie, już przedstawiam jaki jest plan na dzisiejszy trening. Na początku zacznę od krótkich kombosów, na razie jeszcze nie robię długich, dosłownie 3-4 elementy będę łączył, trochę dynamiki, trochę statyki, dosłownie kilka takich kombosików zrobię, później wzmacnianie siłowe pod elementy. Zaraz jeszcze spróbuję white toucha. Zobaczymy jak progres i czy w ogóle są szanse, żeby zrobić coś fajnego w tej Belgii właśnie w stylu white touch, Assad. Zobaczymy. Udało mi się zmniejszyć gumę znacząco w secie, ale czy to wystarczy? Czy starczy czasu? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz sprawdzimy. Take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get text. I'm making hit after hit after hit, and I promise you, boy, every one of them slap. Hop on a verse and I body it quick. They never work, and it's why we don't mix. I don't got time for the fake, and I swear that I'll always say real something they never did. Oh, oh, they saying that I'm up next. I told them that I'm up now. Promise I came for the next. I'm needing honeys and honeys, cause that's what I'm worth. Show me the finish, I'm getting it first. Show me the best and that's me and my worst. I need that money, I'm getting it now. I'm at the top but I started way down. I told them hundreds of times that I'm really done waiting. I swear that I came for the crown. Oh, oh. You should go and hand it right over. I was in a... Kurde, powiem wam, że średnio dzisiaj. Zarówno kombosy na paraletkach, średnio, normalnie za każdym razem praktycznie udało mi się fajnie schodzić do flagi. No, taka półflaga jest i ją przytrzymać dzisiaj ani razu. Ale przynajmniej press był całkiem ok. No i one arm handstand ok. No ale kurde, chciałem to odpalić w pierwszym batu i teraz to nie wiem, szczerze mówiąc. A front lever jest dużo lepiej niż wcześniej. W ogóle, ogólnie moja siła jest dużo większa niż 3 tygodnie temu. No ale dzisiaj tak średnio. Może kwestia regeneracji, nie wiem. Wydawało mi się, że będzie troszeczkę lepiej. Ale wciąż są 3 tygodnie. Trochę wątpię teraz w tego fronta, bo no dzisiaj słabo, bardzo słabo.
No, zobaczymy jeszcze, jak Dynama. Latałem ostatnio 3 dni temu, więc to też nie jest takie mega świeże. Kurde, spoko, 3-6 do Gingera weszło za pierwszym razem, ale chłop taki średni, na fulla już brakło siły, wiadomo, że wytrzymałość no spadła drastycznie. Szczerze mówiąc, zobaczymy, kurde, co uda się z tego zrobić. Na pewno od przyszłego tygodnia będę musiał się na niej sfokusować. Na razie jeszcze siła, no ale 6 tygodni ogólnie na przygotowania, tym bardziej jeszcze jak na wakacjach nic nie robiłem 2 tygodnie. Kurde, no fajne wyzwanie. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check, told him last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowin' that it's me. ADM here, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told him I get what I want. I need my money up front, I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen him here once. Told him I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time, I done showed him how it works, dog. Seen him in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first, dog. Took a step back, if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they tryna talk, not the time or the place now. Coming for the pot and I got a pocket ace now. W momencie, kiedy przygotowywałem się do zawodów w Szwecji, miałem dużo niższą wagę, dużo lepszy poziom miałem, a przygotowania były okrutne, bo nie miałem energii, byłem zdurzony. Teraz jest całkowicie inaczej, teraz mi się chce przygotowywać, jestem zmotywowany. Fajny cel, fajne wyzwanie. Dlatego te przygotowania są dużo lepsze, nie są takie męczące. No po tej Szwecji, szczerze mówiąc, to właśnie dlatego tak naprawdę zrobiłem sobie ten rok przerwy, bo byłem tak zniszczony tymi przygotowaniami psychicznie. A teraz jest całkowicie inaczej, jest świeżość. Dokładnie o to chodziło. Nawet jeżeli to będzie kosztem formy, przede wszystkim liczy się dla mnie fan, zabawa, żeby brać w tym udział, niekoniecznie wynik. Wiadomo, fajnie gdzieś tam coś ugrać i to też w to celuję, ale wiecie, o co chodzi. To już nie jest ten mindset, że muszę wygrać. Tak naprawdę są tylko zawody, które realnie mają mały wpływ na życie. Ważniejsze jest, żeby właśnie dobrze się tym bawić, cieszyć się tym, że uprawia się taki sport, brać w tym udział i to jest taka moja nowa filozofia życiowa, jeżeli chodzi o zawody. Got him running scared, I'm the big bad wolf. And I heard the same shit, dog, it's really getting old. Got so many hundreds that I can't get it to fold. And I only speaking facts, just the truth is being told. Got him running scared, I'm the big bad wolf. Ooh, I never see the silver lining, only see the gold. I don't speak in caps, dog, everything bold. And I put that on myself, cause it's a life that I done chose. Way I'm moving, I don't see him in a way. Way they talking, I'm not hearing what they say. Got some bands and I bought myself a place. They get a couple and they blow it in a day. But I ain't built like that. They done said my time is up, but it still ain't passed. I done heard what they say, but it feel like cap. Yeah, I took a couple shots, but I'm still intact. Yeah. Dobra, słuchajcie, podsumowując, dobry trening. Zrobiłem trochę więcej kombosów, mniej elementów siłowych. Tak czy siak, mega fajnie. No i co, dalej się przygotowuję, dalej cisnę, zobaczymy, co uda się zdziałać. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam także na naszą stronę internetową workoutathlete.pl, gdzie znajdziecie kursy, e-booki, takie oto zajebiste koszuleczki, a także wrist wrapy. Niedługo premiera front lever e-booka, będzie sztos, ponad 200 stron o front leverze.